Czegoś brakuje. Zapytajmy jeszcze kogoś. Hopsing powiedział, że jeśli zmieszamy wszystkie składniki, gulasz będzie smakować tak jak w domu, ale... Bo ja wiem. Daj komuś do spróbowania. Pycha. Niech się pogotuje jeszcze z pół godziny. Przestań. Głodni? Jasne. Pójdę po wodę. Apache. Zniknęli tak szybko, jakby nam się przewidziało. To nie przewidzenie. Wody. Jest pusta. Kapitanie Johnson, to ja, Cochise. Poddaj się, zanim wszyscy zginiecie. Bonanza. Występują Honor Cochisa. Proszę, dajcie mi wody. Zostaw trochę. Tam jest sadzawka. Tylko że to teren wroga. Nie chciałem wypić wszystkiego. Był tylko jeden łyk. Gulasz. Mamy sos. Jakby tam były duchy, może poddam się Cochisowi.
Nie. Będziemy walczyć razem. Hoss ma rację. Teraz to nasza wspólna walka. Dziękuję. Kapitan Moss Johnson. Ben Cartwright. To moi trzej synowie Adam, Hoss i Joe. Co się wydarzyło między panem i Cochisem? Odjechał daleko od domu. Ja też. Stacjonuję w Forcie Buchanan. To przy granicy z Arizoną. Co się stało? Wyjechaliśmy na patrol. Cochise nas zaatakował i nie odpuścił. Strzelał do każdego po kolei. Tylko ja zostałem. To byli porządni ludzie i dzielni żołnierze. Zabił wszystkich. Spokojnie. Ścigał was bardzo długo, nawet jak na Apacza. Nie zna pan sytuacji w Arizonie. Cochise przysiągł, że zabije każdego białego człowieka. Dlaczego jechał za panem aż tutaj? Ściga mnie jak każdego białego żołnierza. Bo poluje na Apaczów. Cochise? Mów. Nie wydamy ci kapitana Johnsona. Jest nas pięciu, jesteśmy uzbrojeni. Wracaj do domu. Dość już zabijania. Adam. Uważajcie, mogą zaatakować z tej strony. Skończyłeś rozmyślać, Cochise? Skończyłem. Atakujemy. Nie. Więc wracajmy. Zostawmy ich i Johnsona. Będziemy rozmawiać.
Znowu rozmowy? Oni powinni znać prawdę o człowieku, którego bronią. Tu Cochise. Chcę rozmawiać z tym, który dowodzi. Wie, że jednego z nas zranili. Teraz strzeli do ciebie. Zabiję cię. On ma rację. Od lat go ścigam. Znam go. To diabeł wcielony. Żeby uratować życie syna, będę rozmawiał z samym diabłem. Cochise nie wyjdzie. Idzie. Pan im przewodzi? Tak. Ścigam białego wodza Johnsona. Nie odjadę bez niego. Powiem, dlaczego chcę go schwytać. Jeśli chcecie oddać za niego życie, musicie wiedzieć, co to za człowiek. Nosi mundur armii waszego kraju. Niedawno powiedział ludziom z mojego plemienia, że chce zawrzeć pokój. W miejscu zwanym Wilczym Potokiem zgromadziło się 3 razy tyle Apaczów. Mężczyzn, kobiet, dzieci. On i jego żołnierze ogłosili pokój i zaprosili ich na ucztę. Przygotowali placki. Mąka była zatruta. On kłamie, prawda? To straszna historia. Kapitan Johnson mówił nam coś innego. Ja nie kłamię. Trucizna białego człowieka przywołuje uśmiech na twarzach umarłych. Umarli wszyscy. Mężczyźni, kobiety, dzieci. Umarli z uśmiechem na twarzach. Moi wojownicy otoczyli wasz obóz. Każdy z nich stracił kogoś podczas tej uczty. Brata, syna, matkę, ojca. Dlatego nie odjedziemy bez kapitana Johnsona. Żywego lub martwego. Zobaczymy, czy będzie się uśmiechał, umierając. Biała flaga nic dla nich nie znaczy. Żaden z nich nie strzelił. Zostaw go. Sam go zabiję. Cochise mówił prawdę? Oczywiście. Otruliście ich? Ja nie ustalam polityki wobec Indian. To robią w Waszyngtonie. Ja wykonuję rozkazy. Rozkazali ci otruć kobiety i dzieci? Rozkazali zabijać Apaczów. Nie powiedzieli mężczyzn czy kobiety, nie powiedzieli jak. Zabić to zabić. Co za różnica, w jaki sposób?
My też walczymy z Indianami, ale mordować kobiety i dzieci? Ich kobiety rodzą kolejnych Apaczów, dzieci wyrastają na zabójców. Usuwamy źródło całego problemu. Za dużo śmierci widziałeś. Twoja opinia nie ma dla mnie znaczenia. Mój syn został postrzelony, bo poszedł po wodę dla ciebie. Chcesz, żebym ci pomógł? Nie proszę o jałmużnę. Rozkaz dla oddziałów stacjonujących w Arizonie jest następujący. Schwytać i unicestwić każdego Apacza. Polować na nich, jak się poluje na dzikie zwierzęta. Jestem oficerem armii amerykańskiej. Waszym obowiązkiem jest udzielić mi pomocy. Chyba, że zostaniecie renegatami i oddacie mnie Cochisowi. You've decided to turn renegade and hand me over to Cochis. Hand him over, Paul. Oddaj go, tato. Sam go do nich zaprowadzę. Hos ma rację. Adam umrze, jeśli szybko nie trafi do lekarza. Ma oddać życie za tego człowieka? Właśnie. Mało brakowało, a zabiłby wodza Apaczów. Do wszystkich jego zbrodni doszła następna. Strzelił do człowieka stojącego przy białej fladze. Co zamierzasz? Będziesz znowu rozmyślał? Rozmawiał? Jokonen. Usen. When the night runs. O wschodzie słońca. Zaatakujemy. Musimy zdobyć wodę. Pójdę do sadzawki. Zastrzelą cię. Jest ciemno. Oni widzą jak koty. Słyszą na pół mili. Adam musi pić. Nie mamy wyjścia. Będzie was o jednego mniej. Zaczyna się. Nie słyszałem dotąd nic takiego. Jakby się modlili. Modlą się. Do swojego Boga i do poległych wojowników. Dużo wiesz o Apaczach. Za to coraz mniej wiem o białych ludziach. Powiedz mi coś, kapitanie. Wykonujesz rozkazy, tak? Jestem żołnierzem. A zabiłbyś białe kobiety i dzieci, gdybyś dostał taki rozkaz? To absurdalne. Nie. Gdyby dowódca wydał ci taki rozkaz, zrobiłbyś to? Oczywiście, że nie. Dlaczego? Bo tak nie wolno. Więc nie chodzi tylko o rozkazy, ale o dobro i zło. Nie wiem, do czego zmierzasz.
Zabijanie Apaczów to dobra rzecz. W oczach ludzi i Boga. Piękna filozofia. Świat potrzebuje więcej takich myślicieli. Gorzej z nim. Wyjmij kulę. Jest za głęboko, inaczej on umrze. Co robisz? Są zajęci modlitwą. Spróbuję dojść do fortu. Nie puścimy cię. Muszę sprowadzić lekarza i wyższego rangą oficera, żeby aresztował Johnsona. Dobrze to wymyśliłeś, ale nie ty to zrobisz. Ja pójdę. Pierwszy o tym pomyślałem. Ja pójdę. Koniec dyskusji. Walczyłem z Indianami, kiedy was nie było na świecie. Pieszo, nie dojdziesz. Dojdę do Mrocznego Kanionu, tam dadzą mi konia. Pozwól mi iść. Będzie nas za mało. Puść mnie. Nagadasz na mnie. Nie pozwolę na to. Krzyknę i ostrzegę Cochisa. Cokolwiek powie czy zrobi, brońcie go. Zgryzie was sumienie, jeśli oddacie go Apaczom. Znają dużo modlitw. Wy pomódlcie się za brata. Wyruszył po pomoc. Złapaliśmy go. Czemu go nie zabiłeś? Od razu? Noc ma wiele godzin. Niech umiera powoli. Masz mi coś do powiedzenia? Nie. Nie prosisz o życie? Zacznij prosić, zanim przyjdzie jego koniec. Dokąd chciałeś iść? Do Fortu Berry. Po oddział żołnierzy. Nie. Po dwóch ludzi. Po oficera, żeby aresztował Johnsona i po lekarza, żeby uratował mojego syna. Żeby aresztował Johnsona? I postawił go przed sądem wojskowym. To kłamstwo. Nie tylko ty nie kłamiesz. Myślisz, że oddałbym Johnsona? Wysłuchałem cię, Cochis. Może ty wysłuchasz mnie. Zdążymy cię zabić. Mów. Nie. Ja go schwytałem i ja go zabiję. To moje prawo. Jestem waszym wodzem. Chcecie innego? Wymieńcie jego imię. To wasze prawo. Chodź.
Twój syn jest ranny? Dostał postrzał, kiedy szedł po wodę. Oddaj mi Johnsona. Jedź z synem do lekarza. Nie mogę. Nie wierzysz, że puszczę was wolno? Wierzę ci, Cochise. A ty uwierz, że gardzę Johnsonem. Ale ty i tamci oddacie za niego życie. Tamci to moi synowie. Robimy, co należy. Armia nie ukaże Johnsona. Pochwalą go za zabicie Apaczów. Każdy porządny człowiek go potępi, ale jeśli go zabijecie, stanie się bohaterem, a wojsko zamorduje wielu Indian, żeby go pomścić. Chcesz, żeby został męczennikiem? Obiecasz mi, że poniesie karę? Nie, ale jestem o tym przekonany. To za mało. Moich ludzi rozpala nienawiść. To zrozumiałe. Za długo czekają, aby pochwycić wroga. W ciągu 5 godzin dojadę do fortu. Tak samo szybko wrócę. Proszę cię o 10 godzin. Przyjadą żołnierze i nas zabiją. Jeśli nie przyjadę tylko z jednym oficerem, oddam się w twoje ręce. Jeżeli moi synowie zginą, nie będę miał po co żyć. Zaatakujemy o wschodzie słońca. Musisz wrócić z oficerem wcześniej. Jeszcze coś. Słucham. Oni nie mają wody. Mój syn cierpi. Johnson też się napije. Jedna manierka. Oddaj mi białego człowieka. On wyruszy w swoją drogę. Jest mój. Dałem mu słowo. Nie masz prawa. Jestem wodzem. Ja decyduję. Krzyknij do syna i idź. Krzyknij. Joe! Joseph! To tata. Apacze go złapali. Tato? Cochise pozwala wam przynieść jedną manierkę wody. To podstęp. Chcą dopaść następnego z was. Nie ufajcie Cochise'owi. Ufam ojcu. Przyprowadź mu konia. Oddaj mu broń. Jedź.
Biały człowiek wziął wodę. Pochowajcie go. Pan chyba nie mówi poważnie. Mój syn leży tam z kulą w brzuchu. Dwaj pozostali są otoczeni przez apaczów. Jest pan w bardzo trudnej sytuacji, ale myślał pan, że wyciągnie mnie z łóżka i przekona, żebym tam z panem pojechał? Nie wybierałem pory dnia. To zaiste niesłychany pomysł. Przyznaję, postępek kapitana Johnsona jest godny potępienia. Co więcej, to co zrobił, było głupie. To nam utrudni rozprawę z Indianami, ale ja mam jechać do Cochisa? On mnie puścił wolno. Myśli pan, że ten dzikus spokojnie czeka na pański powrót? Właśnie tak myślę. Mam doświadczenie z Indianami i uważam, że nadgorliwy kapitan Johnson i pańscy synowie już nie żyją. Nie dowiemy się tego siedząc tutaj. Niestety, ja naocznie nie przekonam się, jak wygląda sytuacja. Z przykrością muszę panu odmówić. Popełnia pan błąd, pułkowniku. Uważa pan, majorze, że powinienem pojechać z panem Cartwrightem? Ja z nim pojadę. Sam? Nie. Z oddziałem żołnierzy. Zaatakujemy Indian, zanim zdążą wystrzelić. Schwytamy Cochisa. Dla pana to wielka rzecz. Co pan o tym myśli? Obiecałem Cochisowi, że przyjedzie ze mną oficer, który aresztuje Johnsona i lekarz. Nikt więcej. Obiecał pan coś Indianinowi? Dałem mu słowo. To dla pana ważniejsze niż życie synów. Prawda jest taka, że tylko ja wiem, gdzie jest Cochis. Nie poprowadzę tam żadnego oddziału. Co pan zamierza? Obiecałem Cochisowi również, że wrócę. Odda pan życie za człowieka, którym pan gardzi? Nie prościej byłoby wydać kapitana Johnsona Indianom? Gdybym chciał to zrobić, nie rozmawiałbym z panami, zastanawiając się, czy mój najstarszy syn jeszcze żyje. Proszę zaczekać. Majorze, przejmuje pan dowództwo fortu na czas mojej nieobecności. Spodoba się to panu. Niestety, nawet gdybym nie wrócił, to tylko chwilowy awans. Zabierzemy lekarza i jednego żołnierza, żeby pilnował Johnsona, jeśli jeszcze żyje. Nie sądziłem, że będę ryzykować życie, żeby zobaczyć, czy Indianin potrafi dotrzymać słowa. Już czas. Zaczekamy. Wszystko zostało już powiedziane. Nadszedł czas. Zaczekamy. To hańba dla umarłych.
Spóźniliśmy się, Cochise. Co z moimi synami? Odkąd pan wyjechał, nie padł ani jeden strzał. To jest lekarz. Niech jedzie do waszego obozu, za tymi skałami. Przyjechał jeszcze jeden żołnierz. Jeśli oddasz nam Johnsona, on będzie eskortował go do fortu. A to kto? Pułkownik Clinton Wilcox, dowódca fortu Berry. Nie słyszałeś o mnie, ale ja wiem o tobie bardzo dużo. Dzięki tobie w Arizonie nie można narzekać na nudę. Przejdźmy do rzeczy. Przyjechałem, żeby aresztować kapitana Johnsona. Co mu zrobicie? Kapitan Johnson nie przynosi chluby naszej armii. Nie popieramy tego, co zrobił. Zostanie surowo ukarany. Daję ci słowo honoru. Czy to cię zadowala? Tak. Będę z tobą szczery. Nie sądziłem, że zastanę ich przy życiu. Obawiałem się, że mnie też spotka śmierć. Nauczyłem się czegoś. Teraz, jeśli pozwolisz, rozkażę kapitanowi, żeby się poddał. Dużo żołnierzy. Dał pan słowo honoru. Brać go. Przyjechali tu wbrew moim rozkazom, ale przyjechali. Jest ich tylu, że wszyscy zginiemy. Ale pan zginie pierwszy. Zaraz potem pańscy synowie. Przyrzekam to panu. Pułkownik naprawdę zabronił im jechać za nami, więc jest złym dowódcą. Jego ludzie go zdradzili. Zabić go. Ciebie też zdradził wierny wojownik. Sam nacisnąłeś spust. On rozkaże im, żeby wracali. Zaatakują nas, a on będzie dowodził. Nie. Każe im zawrócić. Wierzy mu pan? Tak. Na koń, majorze. Odjedzie pan stąd. Miał pan polecenie nie opuszczać fortu. Ja uważam, nie obchodzi mnie, co pan uważa. Wydałem panu rozkaz. Poruczniku Culver. To Cochise. Możemy zakończyć wojnę w Arizonie. Majorze Reynolds, przestaje pan być dowódcą oddziału. Poruczniku, obejmuje pan dowództwo. Majorze, po powrocie do fortu zgłosi się pan do aresztu. Nie wykonał pan rozkazu. Poruczniku, gdybym nie wrócił, dopilnuje pan, żeby major stanął przed sądem. Żołnierze, jesteście tego świadkami. Poruczniku, proszę wrócić z oddziałem i z więźniem do fortu. Zdaje się, że to się panu podobało. Owszem, panie Cartwright. Wodzu, jeśli pozwolisz. Pułkowniku Wilcox. Ja też czegoś się nauczyłem.
Kapitanie Johnson. Tu pułkownik Clinton Wilcox, dowódca Fortu Berry. Proszę się stawić przede mną. Nie. Wydaję panu rozkaz. Działa pan pod przymusem. Pańskie rozkazy nie są dla mnie wiążące. Wydaję ten rozkaz dobrowolnie. Proszę wyjść. Cochise pewnie przystawił panu strzelbę do pleców. Zabije pana i nas wszystkich. Daję panu oficerskie słowo honoru, że będzie pan miał sprawiedliwy proces. Proszę wyjść. Nie pogarszać swojej sytuacji. Umrę. Ale jak żołnierz. Nie poddam się Cochise'owi. Zabiję cię. Jeszcze jeden krok. Nie zmuszaj mnie. Wykonywałem tylko rozkazy. Pan to rozumie, prawda? Nie może pan ukarać żołnierza za to, że wykonywał rozkazy. Sierżancie, proszę go aresztować. Ja tylko wykonywałem rozkazy. Wykonywałem rozkazy. Nie wszyscy są tacy jak on. Co z nim będzie, doktorze? Wyjdzie z tego. Proszę przy nim zostać, jak długo to będzie konieczne. Dziękuję, panie pułkowniku. Za wszystko. To ja jestem pańskim dłużnikiem. Cochise. Dobrze wiedzieć, że nigdy nie jest się za starym na naukę. Wszyscy się uczymy. Jak pobierzemy dość nauk, może nie będziemy musieli zabijać. Wracamy do siebie. Za tymi wzgórzami jest moja ziemia. Zawsze będziesz na niej miłym gościem. Gdyby było więcej Cochise'ów, a mniej Johnsonów, nie mielibyśmy problemu z Indianami. Niezły z niego gość, prawda, tato? Tak. Jak wszyscy, jeśli da się im szansę.
Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Agnieszka Sobkowska. Czytał Marek Dziuchel.